będzie okazją do wielkiego podziękowania za dar, jakim była posługa papieska Jana Pawła II, dzisiaj już świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Księdza Zygmunta Ostrowskiego, który przez ostatni rok pracował w naszej parafii. On pełni teraz funkcję ekonoma prowincji, dlatego wraca tam do Lombard, do swojej siedziby w domu prowincjalnym. Tak się złożyło, że ksiądz Zygmunt tutaj w latach 80. był proboszczem tej parafii i przyczynił się do rozwoju tej parafii. Dzisiaj, dziękując mu za jego pracę w tym ostatnim roku, to księże Zygmuncie, serdecznie dziękujemy za Twoją postawę wiary, za wszelkie poświęcenie i za wszelkie dobro. Niech Pan Bóg Ci we wszystkim błogosławi. A teraz prosimy przedstawicieli Rady Parafialnej o byle też podziękowanie księdzu Zygmuncie. Księże Zygmuncie, w naszej parafii dziękujemy za każdego kapłana, którego Pan Bóg nam przyprowadza na służbę, na posługę. Dzisiaj szczególnie dziękujemy za Twój ostatni rok z nami spędzony, za to, że wziąłeś ten czas, kiedy potrzebowaliśmy tutaj właśnie księdza i do nas przybyłeś na ten rok. Za wszystkie godziny spędzone w konfesjonale, w posłudze, w sakramentach, których udzieliłeś, a przede wszystkim te godziny, które spędziłeś tu przy ołtarzu, na tej uczcie, o której dzisiaj żeśmy słyszeli, na którą zaprasza nas Chrystus. Niech Pan Bóg umacnia Cię w swoich siłach, w Twojej posłudze, a Matka Boża niech ma Cię w największej opiece każdego dnia. Bóg zapłać i szczęść Boże. Przecież jej obrazem wyjeżdżali Polacy, małym, dużym obrazkiem. Szli też różni na pola różnej walki o wolność naszą i waszą, jak to mówi się. I ona broniła ich, przeprowadziła przez te najtrudniejsze czasy. Niech ona będzie dla nas tą, której zostaliśmy dani w opiekę na Golgocie, która nadal trzyma dzieciątko, wskazuje na nią, na nim. Niech będzie naszą matką i królową w naszych sercach. A modlitwa różańcowa niech nas jednoczy, gdziekolwiek będziemy, byśmy kiedyś wszyscy spotkali się w domu Ojca. Bóg zachwać i szczęść Boże. Nasza, nasza, nasza,
błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.